zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił Blippi! Hej, to ja, Blippi. Jestem w parku Medieval Times w Orlando na Florydzie. Wow, zobaczcie, to ogromny zamek! Tak! Wow, jak w średniowiecznych czasach. To było bardzo, bardzo dawno temu. No, mówimy to o XI wieku. Wow! Wiecie, że w średniowieczu ludzie nie mieli samochodu? Nie, jeździli wtedy na koniach. Śmiechowo! Hej, jesteście ciekawi, jak to było żyć w średniowieczu? Tak, ja też! Dlatego będziemy dziś razem zwiedzali zamek w Orlando. Wszystkiego się dowiemy! Tak! Kto wie, może uda nam się zobaczyć prawdziwego rycerza! Ale byłoby super! No już, przekonajmy się! Spójrzcie, to prawdziwy, żywy koń. Dzień dobry, panie koniu. Jest taki fajny. W tej chwili jesteśmy w wiejskich stajniach. Tak, stajnie to miejsce, gdzie koń dostaje jedzenie i chodzi spać. Tak, by obudzić się gotów do udziału w turnieju rycerskim. Tak. Hej, wiecie, jaki dźwięk wydaje koń? Tak, dokładnie. Koń rżą. Hej, chcecie rżeć jak koń razem ze mną? Dobrze, super. Zaczynamy. Ale śmieszne. No, mamy tu prawdziwego konia, ale musimy pomóc przygotować go do udziału w wielkim turnieju rycerskim. Szybko, chodźmy. Wow, spójrzcie! Na stole jest wszystko, czego będziemy potrzebować, by przygotować konia do turnieju rycerskiego. Tak, patrzcie! Wow! Tak, to specjalna szczotka, którą czyścimy koński grzbiet z piachu, błota i całego brudu. Tak, to szczotka do ciała, więc czyści się nią ciało konia. Wow, spójrzcie na tę szczotkę! Aj, kłująca! Tak, to szczotka do czesania końskiej grzywy i ogona. Aha, ma takie długie igły, żeby lepiej rozczesywać włosy. Podobnie jak z grzebieniem. Żartuję. Wow, widzieliście to? To wszystko będziemy musieli założyć koniowi na grzbiet. Mamy tu podkładkę. Tak, podkładka. Jest bardzo miękka i gąbczasta. Squish, 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 squish. Zakłada się ją najpierw, by mieć pewność, że nasze siodło jest dla konia wygodne. Tak. Zobaczcie. To jest prawdziwe, bardzo duże siodło. Siodła mogą być bardzo ciężkie. Zakłada się je na grzbiet konia, tak, by rycerze mogli potem na nich jeździć. Siodło zapina się, tworząc jakby pas wokół konia. Zapina się siodło, wskakuje na nie i można jechać. I to bardzo, bardzo szybko. Zabawne. Wow, a to? To jest ostatnia rzecz, którą musimy założyć koniowi na grzbiet. To nazywa się kropierz. Tak, kropierz, który mam, ma kolor zielony i brązowy. Tak, doskonale. Aha, dzięki kropierzowi rycerz może łatwiej odróżnić jednego rycerza od drugiego rycerza. Inaczej wyglądaliby tak samo w metalowych zbrojach i na białych koniach. Tak, czyli kropierz zakłada się na końcu po założeniu siodła. No, mamy wszystko, czego nam trzeba. A skoro tak, to nie ma co czekać. Pora przygotować konia do turnieju. Dobra? Trzeba wyczesać konia. Chodźcie! No hej! Zobaczcie! Mamy tu naprawdę pięknego konia. Dzień dobry! Jego imię to Humo. Hej, Humo! Najpierw musimy przeczesać jego sierść, czyli włosie. Końska sierść, bez sensu. Tak, czeszu, czeszu, czeszu. Wyczeszemy cały brud, cały brud.
Tak, a skoro już to zrobiliśmy i na jego grzbiecie nie ma już brudu ani piasku, czas założyć podkładkę pod siodło, a na koniec kropiesz. Do dzieła! Się. Pomogliśmy Humo wystroić się na turniej rycerski. Spójrzcie, jego barwy to zielony i brązowy. Tak! Świetnie się bawiłem, przygotowując Humo do wielkiego turnieju. A teraz pora, byśmy to my znaleźli jakieś stylowe średniowieczne stroje. Dobra, musimy już iść, ale myślę, że Humo spisał się w roli konia bardzo dobrze. I że dostanie za to na kolację jakieś pyszne warzywa i owoce. Od nas dostanie kostkę cukru. No hej! Dobra robota, Humo. Łaskoczesz. Humo, dobry z ciebie konik. Pora założyć na siebie coś średniowiecznego. Chodźcie. Hej, to ja, rycerz Blippi. Żartuję. Nie jestem rycerzem, ale dzisiaj wy i ja nauczymy się, jak by to było, gdybyśmy byli rycerzami 1000 lat temu. Wow, to było naprawdę bardzo dawno temu. Zastanawialiście się, jak by to było być rycerzem? No, trzeba być odważnym i umieć jeździć konno. Ale śmieszne. I trzeba być silnym i miłym. O, tak sobie myślę, że prawdziwi rycerze nie mieli łatwego życia. Zobaczcie, prawdziwy rycerz! Już nie mogę się doczekać, bo wiecie co? Nie tylko poznam dziś rycerzy, ale zostanę też jednym z nich. Ale najpierw muszę zaliczyć 3 rycerskie wyzwania. Wow, popatrzcie! To będzie pierwsze rycerskie wyzwanie. Zwie się Wyzwanie Wielkich Obręczy. Tak, więc by zwyciężyć, w pierwszym wyzwaniu muszę wziąć lancę, czyli taki jakby bardzo długi kij. I trafić nią w 2 obręcze z rzędu. Jedną tutaj i drugą aż tam po drugiej stronie. Jeśli trafię w jedną, próbuję znowu, aż trafię w obie. I zwyciężę w rycerskim wyzwaniu. Tak! Czuję, że to będzie świetna zabawa. Ale najpierw wezmę rycerski sprzęt. Chodźmy! Wow, spójrzcie! To najprawdziwsza rycerska lanca! Wow! Jest naprawdę ciężka. To jej będę używał, by zwyciężyć w wyzwaniu wielkich obręczy. Ale czym jest rycerz bez swojego rumaka? Zobaczcie, oto mój dzielny rumak Brownie. Witaj, Brownie. Hej. Dobra, znalazłem lancę. Mam Browniego. Jestem gotowy do rycerskiego wyzwania. Ruszajmy. No dobrze, ruszam. Gotów, Brownie? Yeah. Okej, okay. Też jestem gotów. Rycerskie wyzwanie! Wow! Mam tylko jedną obręcz. To oznacza, że Brownie i ja musimy wziąć udział w rycerskim wyzwaniu jeszcze raz. Yeah. Brownie też tak myśli. Dobra, jazda! Dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Myślę, że dam radę. Ruszajmy! Tak! Ależ to było ciężkie. Rycerskie wyzwania są męczące, ale patrzcie, złapaliśmy 3 obręcze. Dziękuję za to, że mi pomogłeś. Ale świetnie się bawiłem. Ale teraz pora ruszać na drugie rycerskie wyzwanie. Ruszajmy prędko. No już. Wow, Brownie. Tak, ukończyliśmy pierwsze rycerskie wyzwanie. Jeszcze 2 i zostaniemy rycerzami. Tak.
Dobra, drugie wyzwanie rycerskie jest jeszcze trudniejsze. Trzeba być zwinnym i silnym. No i dobrze umieć jeździć konno. Tak. To wyzwanie to rzut flagą. Chodzi o to, że ja i drugi rycerz rzucamy do siebie na zmianę flagi 3 razy. I jeśli złapiemy swoją 3 razy, to zwyciężamy w wyzwaniu. Dobra, zaczynamy. Będę potrzebował drobnej pomocy, więc przyjaciel, Sir David, wystąpi ze mną. Dobra, gotów, Sir Davidzie? Gotów. Dobrze, to ruszajmy! 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tak, udało się! Złapaliśmy naszą flagę 3 razy. Świetna zabawa, prawda? Dzięki, Brownie. Tak, okej. Zostało nam ostatnie, 3. wyzwanie. I jest bardzo, bardzo trudne. Zwie się Wielkie Rycerskie Przebieranie. I polega na tym, że trzeba włożyć strój rycerza w czasie poniżej 10 sekund. Wow! Myślę, że tym razem nie będziesz mi potrzebny, Brownie. Pa, pa! Do zobaczenia w stajniach. Nie! Dobra, chyba jestem gotów. Na mój znak zacznijcie liczyć. 3, 2... Już! Wow, ale superowa zbroja! Tak, udało się! Zaliczyłem 3 rycerskie wyzwania i będę pasowany na rycerza Blippiego! Woohoo! Cieszę się tak bardzo, że powinniśmy zatańczyć zwycięski taniec! Okej, no to już! Tak! Ale super tańczycie! A teraz zostanę rycerzem! Nie tak szybko, Blippi! O, hej, Sir Davidzie! Musisz wykonać jeszcze 2 zadania. Jeszcze 2 zadania? Wcześniej ukończyliśmy 3. Z tymi też sobie poradzimy. To jakie masz dla mnie zadania? Cóż, musisz poznać kodeks rycerski. Wow, wiecie, co to kodeks rycerski? Ja też nie. Sir Davidzie, co to za kodeks? Rycerz przysięga być dzielny. Okej, czyli musimy być naprawdę odważni. Musi też mieć czyste serce. Okej, no, czyli... musimy być mili. Ma być ostrzem dla bezbronnych i tarczą dla słabych. To oznacza, że musimy pomagać potrzebującym. Jego usta nie znają kłamstwa. Musimy mówić prawdę. Łatwizna. Damy radę. A drugie zadanie? Cóż, drugim zadaniem będzie rzut oszczepem. Wow, to mi wygląda na jakieś bardzo trudne zadanie. Ale hej, mam przecież zbroję rycerską, więc myślę, że dam radę. Tak, dobra, zakładamy. No teraz już jestem gotowy. Chodźcie! Wow! Nie uwierzycie! Już za chwilę spotkam się z królową na ceremonii pasowania! Tak! Dobrze, chodźmy! Ja, Donia Maria Izabela, królowa tego zamku i całego królestwa, pasuję cię! 1, 2 i 3 na rycerza królestwa! Tak! Udało się! Świetnie! Dziękuję, że pomogliście mi wykonać rycerskie wyzwania. Były naprawdę wymagające, ale razem daliśmy radę. Wspaniale było poznać życie rycerzy, którzy żyli w XI wieku, czyli bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. I fajnie było się dowiedzieć, że byli nie tylko silni, ale również mili i że pomagali innym. Cóż, to już koniec tego odcinka, ale jeśli chcecie zobaczyć ich więcej, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Hej, przeliterujemy je razem? Tak! B-L-I-P-P-I! Blippi! Doskonale! W sumie możecie mi mówić Sir Blippi. Żartuję. No, to do następnego razu. Pa, pa! Hej, hej, hej! To ja, Blippi! Dzisiaj zabieram was do Muzeum dla Dzieci Zrób to Sam w Olimpii w stanie Washington. Coś czuję, że będzie super. Uwielbiam się z wami uczyć. Zapraszam! O, hej! Jaki elegancki plac budowy. To znaczy, że możemy tu coś zbudować. Co ja robię?
Patrzcie na to! Musimy jakoś poskładać te kawałki drewna i jeśli zrobimy to poprawnie, to może nawet zbudujemy coś fajnego. Ja już prawie zbudowałem sobie taki dom. Widzicie? Tu mamy elegancki dach. Tutaj jest szkielet mojego domu. No i ściany również. Jest w sumie wszystko. Brakuje tylko kawałka dachu i żwiru. A wiecie po co mi ten żwir? Wsypię go sobie do środka domu, tak. Uwielbiam żwirowe podłogi. Bo po co komu jakiś dywan czy kafelki? A dajcie spokój. Żwir jest najlepszy. To co? Bierzemy sobie łopatę. Aha, czekajcie. Wsiądę teraz do wywrotki. I pięknie. Wydaje mi się, że dojechaliśmy. I możemy spokojnie załadować nasz żwir na taczkę. Okej, dobra. Biorę łopatę, kładam ją do taczki, a potem podjeżdżam. I jesteśmy. Okej. To nasz żwir. Czyli jak widzicie, fura kamieni. Trafiły mi się duże kamienie. Myślę, że będzie z nich kawał fajnej podłogi. Zresztą zobaczycie. No dobra, jeszcze jedna łycha. Może wystarczy. Świetnie, teraz zawieziemy nasze skarby do domu. I cacy. Mówię wam, taczki są takie wygodne. Zamiast dźwigać, można sobie wszystko ładnie przewieźć. Ojej, jak ja je tam wsadzę? Czekajcie, chyba mam pomysł. A gdybyśmy wzięli sobie taką deskę, to niby kawałek naszego dachu. Ale może na razie tak ją tu sobie ustawimy. I teraz podjeżdżamy naszą taczką i do góry. I będą lecieć kamienie. Gotowi? Mamy to! No i super! Zobaczcie, jaka podłoga. Elegancka, kamienna podłoga. Bomba! No i teraz dokończymy może w końcu ten dach. Aha, jakoś tak. Niezły kawał roboty, wam powiem. Dobra nasza. I oto powstał naprawdę świetny dom. Padam z nóg. Ale czekajcie, może zanim stąd uciekniemy, chodźcie, zobaczymy, jakie tu jeszcze mają narzędzia. Ale śmieszne. Tyle tu różnych sprzętów. A wiecie, jak to się nazywa? To jest tak zwany młot pneumatyczny. A wiecie, jak działa? Wow! Taki młot pracuje szybko góra-dół i rozpruwa ziemię. Wow! A co tu się czai? Patrzcie, to jest miarka. Służy do mierzenia różnych rzeczy. A to cudeńko to elektryczna wiertarka. Bo po co się męczyć i wiercić ręcznie jak można? O tak! Jaki wielki młotek! Można nim wbijać gwoździe na przykład. O mamo, patrzcie, jaką ma wielką głowę! A to co to jest? Nazywa się to gwoździarka pneumatyczna. Używa się jej, żeby przymocować taki dach. Tak, gwoździami! Cik! To byłem ja, straszny niedźwiedź, który budzi się ze snu. Wiecie, że niedźwiedzie zawsze zapadają w sen zimowy? A żeby było im ciepło, wygrzebują jamy w śniegu. O, skoro mowa o śniegu, patrzcie na to, ale super lodowisko. No, kiedy woda zamarza, staje się czym? Lodem! Co wy na to, dzieciaki, idziemy na łyżwy? Czekajcie, najpierw musimy wybrać skarpetki. Ojej, które by tu... O,
te mi się podobają. O, mamy problem. Chyba się w te ciupcie nie zmieszczę. To odkładam. No to może te w kropasy? Jak myślicie? Okej. To co, zdejmuję buty? O, widzicie? Mam już na nogach skarpetki, ale nie szkodzi. Skarpety na skarpety też wejdą. Widzicie, jaki jestem elegancki? I o to chodzi. Wszyscy gotowi? Ha, ha! 3, 2, 1! Wow! Mamo, ale ślisko! Lód jest okropnie śliski! No dobra, przed chwilą mówiłem wam, że to lód. Tak naprawdę to ciepły lód do ćwiczeń. I to są tak zwane skarpetkowe łyżwy. Hej, mam fajny pomysł. Jeśli chcecie, to może ja bym zatańczył dla was. Taka jazda figurowa w skarpetkach. Wchodzicie w to? To muzykę proszę! Kochani, teraz zapraszam was na dół. Chwila! Jesteśmy przecież w muzeum dla dzieci, więc możemy zejść na dół. Normalnie po schodach. Albo zjechać ze zjeżdżalni. Bomba! To ja wybieram niebieską zjeżdżalnię. Gotowi? To widzimy się na dole. Chyba sobie taką zamontuję w domu. Hej, hej! Wow! Czy mi się wydaje, czy ja trafiłem do portu? Wow, a co to jest? Jaki gigantyczny żuraw! Wow! Hej! A patrzcie, jakie śmieszne kłody! No, dwie kłody, które potem zostaną przerobione na drewno. To co? Zawiesimy może je na haku. Jedna kłoda? Dwie kłody? Trzy? Oj! Dwie. Trzy kłody. To teraz idę je wcisnąć na górę. Pięknie! Pięknie idzie! Bomba! Porwałem kłody ze statku. To teraz elegancko odstawiam je na miejsce. Wow, ale się zakręciłem! Brawo, kochani! To co? Lecimy dalej! Ja latam! Patrzcie, ja lecę! Hej! Ile tu delfinów! Hej, popatrzcie na to! Jakie to jest ekstra, wow. Dobra, mam dwie gumowe kaczki i teraz je puszczę i wtedy woda raz, dwa je porwie i zobaczymy, gdzie dopłyną. Woohoo! Whee! Dawajcie, kaczuchy! Wow! Hej! Oho! O, hej! Obstawiam, że wygra niebieska. Zielona utonęła! Do zobaczenia, mała! Brawo, niebieska! Wow! Wy to widzicie? Kiedy woda tak sobie płynie i jest taka gładka, to się nazywa przepływ laminarny. O raju, jakie to piękne! A wy w ogóle zauważyliście ten dym? Wow! Wiecie, że jestem cały mokry? Widzicie te wielkie rury? To z nich się wydobywa ten dym. Co ja znalazłem? Wow! Doczepiam rury do rur i wtedy mogę sobie sterować dymem. Wow, strasznie to fajne. A to co to? Co to jest? Wygląda jak jakaś wielka trąba wodna. A nazywa się to wulkan, moi mili. Rewelacja. Hej, ja chyba widziałem jakieś piłki. Wow, patrzcie, jedna piłka. Dwie piłki. Gdzie jesteś? Trzy piłki?
4 piłki? No dobra, jedna wpadła, są 3. Spróbuję złowić jeszcze jedną. 4 piłki. Dobra, chodźcie tu do mnie. Wow. I patrzcie, będziemy je wrzucać w tę dziurę. Poleciała żółta. I teraz leci różowa. Żegnaj, czerwona piłeczko. I papa, fioletowa. Wow. Dokąd one poleciały? Pojęcia nie mam, ale czekajcie. 3, 2, 1. Wow! Pięknie! Udało się! Co tu się dzieje? 5 piłek! Co? Hurra! Hej! Wow, czołem dzieciaki! Prowadzę radiowóz! I patrzcie, tu jest kierownica! Wow! A to super głośna syrena! I oczywiście, kochani, musi się świecić! Mamo, jak tu jest głośno! Okej! Wysiadam, jeszcze kiedyś się przejadę! Czy wy widzicie, co my tu mamy? Wozy strażackie! Wow! Ale takie wozy są super! Jeżdżą i odwiedzają domy, budynki i lasy. I co robią? Gaszą pożary! Wow! Hej! Popatrzcie tu! Chyba możemy sobie posiedzieć w takim gigawozie. Wow! Słyszycie tę syrenę? Wow! Słuchajcie, włączyłem światła! Wow! Uwielbiam wozy strażackie. W większości przypadków są czerwone. Hej! A co tu stoi? Patrzcie! To przecież czerwona karetka! Wow! Z tyłu jest taka wielka skrzynia. Hej! Chodźcie, zajrzymy do środka. Wow, to co, przejedziemy się? Karetki są bardzo potrzebne. Jak komuś dzieje się krzywda, ratownicy zaraz lecą na pomoc. Tak, i bardzo często ratują nam życie. Okej, chodźcie, sprawdzimy teraz, czy tam z przodu też są światła i czy jest syrena. Wow! Jak to się wchodzi? Tędy chyba... Jestem? No to jedziemy. O, gdzie ja się znajduję? Jestem teraz w takim jednym super muzeum. Są światełka? Są. To w drogę! Jedziemy pomagać ludziom! Słuchajcie, tu jest jeszcze coś, co muszę wam pokazać. Tam na górze. Widzicie? Tam wysoko pod sufitem. Szybko, chodźcie! Nie, to nie jest samolot. Ale niedaleko mu do samolotu, bo też lubi sobie polatać. Ten tutaj ma śmigło, takie ogromne śmigło na dachu. No dobra, samoloty też mają śmigła, ale nieważne, to jest oczywiście helikopter. Wow, zawsze chciałem takim polatać. Wow. Wow. Okej. Wow. Ale wysoko. Hej, wiecie, że helikoptery też mogą ratować ludzi? Raz, dwa, dolecą na miejsce wypadku. A co więcej, helikopter może też gasić pożary. Słuchajcie, to jest maszyna do wszystkiego. Wow! Doskonale się dzisiaj bawiłem. I przy okazji sporo się nauczyłem w tym naprawdę fantastycznym muzeum w Olimpii w stanie Waszyngton. Słuchajcie, na dzisiaj to już niestety tyle, ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że co? Wyszukacie moje imię. Hej, przeliterujemy je sobie razem? B-L-I-P-P-I! Blippi! Brawo! Pa, pa! Ciu-ciu! Ciu-ciu! Hej, to ja, Blippi. Zobaczcie, co mam za sobą. Wow, to jakiś super baner. Co tam jest napisane? Sidecart International Speedway. O, tak.
Dziś jesteśmy na torze gokartowym w Tukwili w stanie Washington. Hej, spójrzcie tutaj i tutaj. Co widzicie? Tak, to są gokarty. Bo dzisiaj nauczymy się, czym są gokarty i jak na nich jeździć. Wow, widzicie, co tu jest? To są flagi. Tak, a kiedy się ścigamy na gokartach, musimy uważnie obserwować ruchy pana flagowego, ponieważ silniki gokartów wyją tak bardzo, że nawet gdyby pan głośno krzyczał, to w kasku i tak byśmy go nie słyszeli. Więc komunikacja przebiega za pomocą flag. Sprawdźmy, co znaczą. Wow, jakiego koloru jest ta flaga? Tak, ta flaga jest koloru zielonego. I to oznacza rozpoczęcie wyścigu. Kiedy zielona flaga zostanie opuszczona, to czas start! O, a co to za kolor? Tak, ta flaga jest koloru żółtego. Tak, i kiedy pan flagowy macha żółtą flagą, to trzeba zwolnić. Tak, oraz nie wyprzedzać. Żółta flaga oznacza, że coś złego dzieje się na torze i trzeba być bardzo ostrożnym. To ostrzeżenie. Wow, co to za flaga? Wow, tak, koloru czerwonego. Zupełnie jak czerwone światło albo znak stopu. Oznacza zatrzymaj się natychmiast, bo może coś poważnego stało się na torze. Może jakieś auta się zderzyły i zablokowały przejazd. Tak, możliwe. Gdy zobaczysz tę flagę, zatrzymaj się jak najszybciej. O, następna flaga. Wow, jaki tu mamy kolor? Tak, to jeden z moich dwóch ulubionych. To jest niebieska flaga. I kiedy zobaczysz pana z niebieską flagą, to znaczy zjedź na bok, pozwól na przejazd. Tak, może będę jechać bardzo wolno i właśnie wtedy, kiedy zobaczę tę flagę, zjadę sobie na bok i inni mnie miną. Tak, bo bezpieczeństwo na torze to podstawa. O, spójrzcie tutaj. Czarna flaga. Właśnie odpadasz z wyścigu. O nie, to wcale nie brzmi dobrze. Tak, zobaczysz czarną, jeśli zrobisz coś niedozwolonego. Na przykład wjedziesz w kogoś. Tak, nie powinniście wjeżdżać w innych, bo to nie jest tor zderzeń, tylko tor jazdy. O, tak. I biała flaga oznacza, że zostało jeszcze jedno okrążenie. O, rozumiecie, o co chodzi? Gaz do dechy i pędź po zwycięstwo! I ostatnia flaga. Tak, biało-czarna szachownica. Oznacza, że wyścig się skończył i że to ty staniesz na podium. Woohoo! Widzicie to? Tak, to jest go-kart. Tak, dziś poznajemy gokarty. Hej, zobaczmy, z czego się składa. Wow, ten pojazd jest ekstra. Hej, wiecie, jak to się nazywa? Tak, w tym miejscu się siedzi. Tak, to miejsce nazywa się fotel. Wow, widzicie, czego się trzymam? Tak, to jest właśnie kierownica. Jest super, co? Tak się skręca w lewo? A tak w prawo. Tak! I tak samo kieruje się autem czy ciężarówką. Tak, gokart też posiada kierownicę. Zwróćcie uwagę, na co naciskają moje stopy. Tak, ten czerwony, to jest pedał hamulca. Tak, jeśli wciśniemy ten pedał, to wtedy gokart się zatrzyma. A widzicie ten drugi tutaj? Jakiego koloru jest ten pedał? Tak, koloru zielonego. A wiecie, co znaczy zielony? Zielony to jazda! Ho, ho, ho! Patrzcie na to. Tak, coś wspaniałego w gokartach. Są super bezpieczne, ponieważ mamy tu pasy bezpieczeństwa. Zawsze musimy pamiętać, żeby zapiąć pasy bezpieczeństwa. Tak. I oczywiście, żeby zawsze założyć na głowę kask. Wow! Patrzcie, co my tu mamy. Tutaj na środku, przez ten otwór, wlewamy do naszego gokarta paliwo. Ten gokart jeździ na gaz. Otwórzmy teraz bak.
Wow, ten pojazd jest gotów do jazdy. Teraz możemy ruszać. Ale zaraz, widzieliście silnik gokarta? Już wam pokazuję. Uwaga. Wow. Spójrzcie tutaj. Zdejmuję pokrywę. Wow. Tak oto wygląda silnik gokarta. Wow, tutaj powstaje jego moc. Tędy przepływa gaz, mieszając się z powietrzem, wtedy idzie iskra ze świecy zapłonowej i tak rodzi się moc silnika! Co za potężna maszyna! Myślę, że nadszedł czas na jazdę gokartem. Wow! Zobaczcie, ile tu jest gokartów! Mam nadzieję, że pobiję rekord toru! Wow, popatrzcie tutaj! Wow, wiecie, co jest na tych gokartach? Tak, wszystkie te pojazdy mają tabliczki z numerami. Ale super! Wow, a spójrzcie na gokarty po tej stronie. Również mają tabliczki, tylko koloru czarnego. Wow, ile tu numerów? Chodźcie za mną. Wow, widzicie ten numer? To cyfra czy liczba? Mamy tu jeden oraz... 6! Tak. 16! Tak. Wow! Dwie takie same cyfry. I obie cyfry to dwójki. 2, 2. Jaka to jest liczba? Tak. 22! Właśnie tak! Hej! Mam dla was proste równanie do rozwiązania. Policzmy. Ile jest... 1 plus 2. 1 plus 2. 1 i 2. 1, 2, 3. Tak! Mamy numer 3! Tak! Te gokarty są fenomenalne! Hej! Wybierzmy auto z samego początku i w końcu się przejedźmy! Pomyślmy, co powiecie, żeby wziąć ten? Uwaga, bo wskakuje! Wow! Nie tak szybko. Trzeba zadbać o bezpieczeństwo, zanim się ruszy w drogę. Zacznijmy od wybrania kasku. Widzicie, ile mamy tu różnych kasków do wyboru? Wow, wszystkie mi się podobają. Zobaczcie, co mamy tutaj. Tak. Ten kask wygląda bardzo dobrze. Kolory to zielony, czarny, biały. Wow. I lśniący srebrny. Wow. A tu mamy kask w jednym z moich ulubionych kolorów. Tak, w kolorze niebieskim. Wygląda na bardzo porządny. Spójrzcie na ten. Tak. Jakiego koloru jest ten? Tak, on jest różowy. Podoba mi się. Kaski są wręcz niezbędne, żeby nie uszkodzić głowy, kiedy będziemy jechać. I oczywiście mamy też kask czerwony. Wow, widzicie to? I ostatni kolor kasku, który możemy wybrać... To kolor żółty. Tak, to bardzo ładny kolor. Bo przecież pamiętamy, że to kolor słońca. Tak. Hej, mamy tu całe mnóstwo kolorów i kasków. Który kolor kasku wybierzecie? Haha, to świetny kolor. Ale potrzebuję kasku tu i teraz. Mam pewien pomysł. Przecież mogę skorzystać z moich własnych rzeczy. Spodnie! Tak! Woohoo! Rękawice! Wow! Tak! Kask! Tak! Teraz jestem gotowy do startu! Chodźcie ze mną! Wspaniale! Chyba jestem gotowy! Wsiadam do kokarta! Bezpieczeństwo. Kask musi być już na głowie. A przed startem musimy być przypięci pasami. Cześć, Blippi. Widzę, że jesteś gotowy do jazdy. Rekord toru to 23,3. Myślisz, że możesz go pobić?
Nigdy jeszcze nie byłem niczego tak pewny. To było super. Ale najważniejsze, jaki miałem czas? 23,29. Oto nowy rekord! O, patrzcie, co dostałem! Tak! Tak! Hej, to było ekstra! Widzieliście, jak szybko pędziłem? Uwielbiam go-karty! To był naprawdę cudowny dzień. Sci-Kart International Speedway w pięknym mieście Tukwila. Kochani, to już wszystko na dzisiaj. Ale jeżeli chcecie obejrzeć więcej moich filmów, wystarczy tylko odnaleźć mnie w sieci. Przeliterujemy moje imię? B-L-I P-P-I Blippi! Właśnie tak! No dobra, do zobaczenia, pa, pa! Hej, to ja, Blippi! Dzisiaj jesteśmy w Muzeum dla Dzieci Great Explorations w St. Petersburgu na Florydzie. Tak, nie mogę się doczekać, aż wejdziemy do środka i zaczniemy się bawić. Wow, chodźmy! Wow, zobaczcie, gdzie jesteśmy. To piaszczysta chatka, tak. To bardzo duża piaskownica, do której możemy wspólnie wejść. Ale najpierw musimy zdjąć buty. Jeden. Dwa. Okej, postawię je tu z boku i możemy wchodzić. Nie zapomnijcie wiaderka. Spójrzcie na to. Tu jest wspaniale. Naprawdę piaszczyście. Tutaj jest tyle piasku! Jak dobrze, że wzięliśmy nasze wiaderka i łopatki! Tak, mamy dwie niebieskie łopatki do nabierania piasku. Mamy też jedno, dwa, trzy różne wiaderka. Tak, to wiaderko jest koloru żółtego, to tutaj jest pomarańczowe, a to ma kolor czerwony. Tak! Wiaderka przydadzą się nam podczas nabierania piasku. I robienia zamku z piasku. Okej, wypróbujmy je. Nasz zamek niestety nie był trwały. Ale nie szkodzi. Czasami, gdy robimy coś po raz pierwszy, to może nam to nie wyjść. Ale musimy próbować dalej. Wow, to jest całkiem fajne. Widzieliście te zwierzaki? Czy wiecie, co to jest za zwierzę? Widzę, że chowa się w piasku. Tak, to zwierzę to jest krab. Co słychać, panie krabie? Ale śmiesznie. Wow, ten krab jest bardzo fajny. Hej, czy wiecie, jak poruszają się kraby? Tak, one nie chodzą tak jak my, tylko poruszają się na boki. Hej, pochodzicie ze mną jak kraby? Tak, okej, to do dzieła. Wykonajmy krabi chód. Wow! Chodzenie na boki jak krab jest odjazdowe! Tak! Ale popatrzcie, tu jest kolejne zwierzę! Wow! To zwierzę jest bardzo duże i lubi siedzieć na plaży, tak samo jak krab, w piasku! To jest... Tak, to zwierzę to żółw morski! Wow! Zobaczcie, jaką ma dużą muszlę! Wow! Jest większa od mojej głowy!
Taka zabawa w piasku jest naprawdę fajna. A może zrobimy piaskowe aniołki? Okej, zaczynajmy. Wow, wspólna zabawa w piasku była naprawdę świetna. Muszę się trochę otrzepać, bo jestem cały w piachu. Chodźmy zwiedzać dalej. Ale najpierw musimy założyć buty. Gdy już założyliśmy buty, musimy je zawiązać. Hej, czy wiecie, jak zawiązać buty? Tak, wiązanie butów może być bardzo, bardzo trudne. Ale ja mam na to swój sposób. Chwytam za sznurówki i najpierw krzyżuję je ze sobą. Biorę jedną sznurówkę i przekładam ją przez środek. O, w ten sposób. I mocno zaciskam. Po wykonaniu pierwszego kroku chwytam za sznurówki i robię małe królicze uszka. Tak, w taki sposób. Widzicie dwa małe królicze uszka? Hop, 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 hop. To takie słodkie, tak. Teraz biorę królicze uszka, sprawiam, że się do siebie przytulają, owijają się, a ja mocno zaciskam. Okej, tym razem zrobię to troszeczkę szybciej. Dobra, bierzemy sznurówki, krzyżujemy je. Jedna idzie pod drugą. Teraz jedno królicze uszko, drugie królicze uszko. Krzyżujemy je. Owijamy wokół siebie. Teraz przytulasek i mocno zaciskamy. Wow, popatrzcie, zawiązaliśmy buty. Czasami robię podwójny węzeł na moich sznurówkach, ponieważ lubię tańczyć, lubię biegać i się bawić, a nie chcę się bawić lub tańczyć z rozwiązanymi butami, bo mógłbym się potknąć o sznurówki, a to nie byłoby fajne. Mamy jeszcze bardzo dużo do zobaczenia. Chodźmy! Ile tu jest świetnych rzeczy! Spójrzcie na to wielkie koło! Cześć! Wow! I spójrzcie tutaj! Ale tu jest dużo kostek! Wow! Na tych kostkach jest wiele różnych kolorów! Patrzcie! Mamy tu kolor biały i kolor czerwony! Tu kolor fioletowy, no i kolor niebieski! O, zaraz, zaraz! Teraz wyraźnie widać! Moje dwa ulubione kolory! Niebieski i pomarańczowy! Hej, spójrzcie tutaj! To jest taka makieta do zabawy. Mamy tutaj różne fajne zwierzęta. Jak ta mała świnka? Ona pójdzie na most. Oj, zobaczcie, tu są dwie owce. Tak, jedna, dwie. Jaki odgłos wydają owce? Owce robią coś takiego. One również staną na moście, bo przyjaźnią się z panem świnką. Okej. Staną tutaj. Wow! I patrzcie na to! Tu są trzy różne zwierzaki. Jeden, dwa, trzy. Wiecie, co to są za zwierzęta? Tak, to są małe jagnięta. Są naprawdę słodkie i malutkie. Też będą siedzieć blisko mostu. Wow! Spójrzcie na to! Tutaj mamy cztery bardzo duże krowy. Tak. Jedna, dwie, trzy, cztery. Wow, cztery bardzo duże krowy. A one pójdą? One pójdą do wody. Poplaskają się w wodzie, bo jest bardzo ciepło. Witam, panie świnko. Witam, panie krowo. Witam. Ale śmieszne. To była świetna przygoda. Zabawa tymi kostkami i spotkanie tych wszystkich zwierząt. Hej, a co tam jest? Wow, patrzcie na to. Czy kiedykolwiek widzieliście coś takiego? Tak, to nazywamy liczydłem. Jest bardzo pomocne przy nauce matematyki czy arytmetyki. Zobaczcie, można to zrobić tak. Jedna żółta cytryna plus jedna żółta cytryna. Ile cytryn to daje? Tak, dwie cytryny. Okej, to było całkiem łatwe. A teraz policzymy coś trochę trudniejszego. Na przykład dwa jabłka plus trzy jabłka. O, to dużo trudniejsze. Policzmy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć.
Wow, 2 plus 3 jabłka to 5 jabłek. Wow! Tak, liczydło jest bardzo pomocne przy działaniach z matmy. Widzieliście coś tak wielkiego? To wygląda jak arbuz, a to jak dynia. Dynia ma mój ulubiony kolor. Pomarańczowy. Ciekawe, co to jest. Wow! Słyszycie to? Tak! To wcale nie jest arbuz, tylko arbuzowy bębenek. To oznacza, że dynia też jest bębenkiem. Wow! Mają naprawdę fajne brzmienie. To odjazdowe, owocowe bębny. Tak! Wow, patrzcie, co mamy tutaj. O, są tutaj rozmaite owoce i warzywa, tak. Mamy sałatę, cebulę, kukurydzę, ziemniaki, marchewkę, wow, i pomidora. Jest tu dużo rodzajów warzyw. Teraz możemy zagrać w niezwykle fajną grę, w której bierzemy produkty z tego koszyka i dopasowujemy je do odpowiednich słów. Więc najpierw bierzemy cebulę. No i zobaczmy. Jedna cebula? Dwie cebule. Tak, udało się. To było dość łatwe. Następnie mamy 2 czerwone pomidory. Gdzie powinny pójść te pomidory? Tutaj? Tutaj? Tak, otóż to, odłóżmy je tutaj. Okej, w ten sposób, 1, 2. Dobra, zostało jeszcze kilka. Wow, a co z tym? Wow, mamy tu sporo elementów. Chwileczkę, gdzie powinniśmy włożyć sałatę? Tu jest napisane sałata, ale mamy 4 kawałki, a tylko 2 otwory. Poczekajcie, to są połówki, więc jeśli weźmiemy jedną połowę i drugą połowę i połączymy je ze sobą, to mamy całą sałatę. Jedną całą główkę sałaty. I tu też mamy 2 części, więc tu 2 połówki i tu 2 połówki. I mamy 2 główki sałaty. Włóżmy je do otworów. 1, 2. Mamy też 2 kukurydze. Wow, i zobaczcie. Weźmiemy 2 przepyszne marchewki. Uwielbiam marchewki. Tak samo jak wiele zwierząt, jak króliki czy konie. Teraz mam królicze uszy z marchewek. Ale zabawa. Okej, włóżmy te 2 marchewki. 1 marchewka i 2 marchewka. Co zostało? O tak! To jest ziemniak! Wow, popatrzcie. Mamy 1 ziemniaka tutaj. I mamy też 2 ziemniaka. O chwila, moment. Czy to jest ziemniak? To wcale nie jest ziemniak, to jest pączek, ale śmieszne. Cóż, dorzućmy go do ziemniaków, no bo mamy tylko 1 ziemniaka. Ale to nie jest ziemniak. Wow! Dobrze sobie poradziliśmy z posegregowaniem tych warzyw, ale mamy jeszcze dużo do zobaczenia. Chodźmy! Hej! Wow, właśnie wyszedłem z tego świetnego domku na drzewie. Hej, pozwiedzajmy trochę. Wow, popatrzcie na to! Jakie wielkie drzewo! Jest naprawdę olbrzymie! Tak, zobaczcie! Jest tak duże, że zbudowali dom pod drzewem, czy też na drzewie, i drugi dom nad drzewem! To naprawdę świetna sprawa! Chyba powinniśmy wejść do środka! Chodźmy! Spójrzcie na to miejsce. Jest wspaniałe. I popatrzcie, to nie jest byle jakie drzewo. To jest Zatoka Longo. Zobaczcie tylko. To jest statek piracki. Wow, ktoś postawił ten wielki piracki statek na drzewie. Witajcie, piraci. Wow, jestem podekscytowany. Wejdźmy na górę. Ale mam bardzo dobry pomysł. Może policzymy wszystkie stopnie schodów podczas wchodzenia? To zaczynamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu jest ich jeszcze więcej. 8, 9, 10, 11. Wow, 12. Weszliśmy po wszystkich schodach. I było ich 12. To całkiem dużo.
Wow, spójrzcie na to! Czy wiecie, co to jest? Tak, to nazywamy lunetą. Dzięki niej możemy widzieć bardzo odległe rzeczy. Wow, widzę na dużą odległość! I hej, zobaczcie! Czy dostrzegacie te ptaki? Tak, to są różne ptaki namalowane na ścianie i schowane w różnych miejscach. Możemy użyć lunety, żeby sprawdzić, czy je znajdziemy. Okej, chcemy odnaleźć rybołowa, warzęchę różową, brązowego pelikana, czaplę modrą, rybitwę czubatą i wężówkę. To chyba naprawdę fajne ptaki. Postarajmy się je znaleźć. Okej, to szukam. O, chyba znalazłem wężówkę. Widzicie, o tam. Wow, i widzę też czaplę modrą. Hej, jest tam, na niebieskiej ścianie. I? Tak, zobaczcie, tam jest rybitwa czubata. Wow, szukanie tych ptaków było naprawdę świetną zabawą. Hej, a wiecie, gdzie mieszkają te wszystkie ptaki? Tak, one żyją w miejscu, które nazywamy ujściem. O, ujście to takie wyszukane słowo, a po prostu oznacza miejsce, w którym ocean łączy się z rzeką. Tak. Hej, znam fajną zabawę. Jak myślicie, czy w ujściu jest słona woda, czy słodka woda bez żadnej soli? Tak, wszyscy macie rację, ponieważ jest zarówno słona, jak i słodka. Jest taka trochę słona. Tak. Nazywamy ją wodą brachiczną. Wow, kolejne trudne słowo. To naprawdę wspaniałe, że te wszystkie ptaki i różne niezwykłe ryby mieszkają w ujściu. Tak. O, ten domek na drzewie jest niesamowity. Zobaczmy, co można w nim znaleźć. O, spójrzcie na to miejsce. Widzicie, co mam nad głową? Wow, to ster ze statku. Wow. To z pewnością jest ster ze statku pirackiego. To jest ekstra. Chciałbym wypłynąć prawdziwym statkiem pirackim na wodę oceanu. Hej, wygląda na to, że w tym domku na drzewie jest wiele śmieci. O, tak. A tutaj jest napisane, żeby nie śmiecić. Czy słyszeliście o recyklingu? Tak, to ważna sprawa, ponieważ recykling pomaga zadbać o zwierzęta, które mieszkają w oceanach i na lądach. Tak. Jeśli macie jakieś śmieci, pamiętajcie, żeby wyrzucić je do odpowiedniego kosza na śmieci, a nie do wody. Dobrze, ten domek jest całkiem fajny, ale spróbuję wspiąć się na samą górę. Do zobaczenia! Wow! To była super zabawa, ale kręci mi się trochę w głowie. Wow! Hej, mam bardzo fajny pomysł. Może razem z wami wejdę na statek piracki w Zatoce Longo i zjadę tą dużą żółtą zjeżdżalnią. Tak! No dalej, ruszajmy! Wow! Chyba już tu kiedyś byliśmy. Okej, poszliśmy w tamtą stronę, a teraz chodźmy w tę stronę. Ale fantastycznie! Spójrzcie na to miejsce. Ten domek na drzewie jest trochę straszny. Cóż, świetnie się dziś z wami bawiłem podczas zwiedzania piaskowej chatki i Zatoki Longo. Było sporo zabawy, a teraz czas na najlepszą część. Możemy zjechać tą dużą, żółtą zjeżdżalnią. Okej, chyba jestem gotów. Na wasz znak. Gotowi? Ruszaj, Blippi! Pa, pa! To było takie super! Cóż, doskonale się dzisiaj z wami bawiłem tutaj, w Muzeum dla Dzieci Great Explorations w Sankt Petersburgu na Florydzie.
Spędziliśmy doskonały czas na różnych zabawach w piaskowej chatce i podczas wspinaczki na szczyt Zatoki Longo. Wow! Cóż, to już koniec tego filmiku, ale jeśli chcecie zobaczyć ich więcej, wystarczy tylko, że wyszukacie moje imię. Hej, przeliterujemy je razem? B-L-I, P-P-I, Blippi. Dobra robota. Do zobaczenia niedługo. Pa, pa. Hejka, kochani. To ja, Blippi. Dziś złożymy wizytę zwierzętom w zoo. Chcecie poznać naszych nowych przyjaciół? Chodźcie. Zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił Blippi. Hej, to ja, Blippi. Dzisiaj jestem w zoo Woodland Park w Seattle w stanie Washington. Hej, spójrzcie na to. To są różne tablice informacyjne. Tak, tutaj widzimy mapę zoo. Ciekawe, jakie zwierzęta spotkamy w czasie naszej wizyty. O, może zobaczymy... niedźwiedzia gryzli? To by było super! Albo... O, to goryle też tu mieszkają? Ho-ho! I jest wiele innych gatunków zwierząt, takich jak flamingi. Wow! 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 Znacie to wysokie zwierzę? To jest żyrafa. Ona ma niezwykle długą szyję. To chodźmy jak najszybciej poznać te zwierzaki. Zapraszam! Ha, ha. Wow! Rozejrzyjcie się! Tak, to środowisko przypomina Alaskę. Albo wybrzeże Pacyfiku. Albo Kanadę. Tak, mam dla tego zwierzęcia mały poczęstunek, ale hej, chcę, żebyście zgadli, jakie zwierzę może tutaj mieszkać. Tak, to niedźwiedź. I to bardzo duży niedźwiedź. O, jest brązowy. Tak, to jest niedźwiedź gryzli. Wow, to niesamowite. No dobrze, pozwolono mi rozłożyć te pokarmy dla naszego misia, żeby mógł je sobie spałaszować. Chodźcie. W tym pudełku mam mieloną kawę. Widzicie? Tak, to jest normalna kawa. Teraz rozsypię ją tutaj na ziemi. Mam nadzieję, że miś się w niej wytarza. Niedźwiedzie lubią tarzać się w kawie. Jeszcze trochę tutaj? Tak. Gotowe. I może w tym miejscu nasypię. To już wszystko. No dobrze. Na razie odstawię pojemnik, a potem go zabierzemy, jak będziemy wychodzić. Okej, spójrzcie na to. To są ciasteczka. Tak, niedźwiedzie gryzli uwielbiają ciasteczka. Więc tak po trochu je... rozrzucę dookoła. Wspaniale. I jeszcze tu. A teraz spróbuję zrobić taką ścieżkę z ciastek. Hej, a co to jest? Przyprawa do piernika? Mniam. No dobrze, rozsypię ją tutaj na trawie i na ziemi. Okej. Mam jeszcze kilka ciastek. Coś wam pokażę. Tak, w tym wiadrze mam pełno owoców i warzyw. Tak, ja też lubię owoce i warzywa. A to jest seler z masłem orzechowym. I do tego z miodkiem. Mniam. Niedźwiadek dostanie winogrona. Mniam. I kawałki pysznych gruszek. Są tutaj też marchewki. Wow! I parę jabłek. I kawałek arbuza. Tak, położę tu parę ciastek na tej małej wysepce. No dobrze. Super. Owoce smakowicie pachną. I jeszcze trochę przyprawy do piernika. Gotowe. A teraz przejdę aż na tamtą stronę, żeby tam również położyć smakołyki. Wow,
nasz niedźwiedź będzie miał najprawdziwszą ucztę. Super. A teraz wracam po pojemnik, a za chwilę miś zostanie wypuszczony i zobaczymy, co mu najbardziej posmakuje. Wow, widzicie? To jest Kima! Kima to wielki niedźwiedź gryzli i właśnie zjada przysmaki, które mu zostawiliśmy. Dobra robota, chodźmy bliżej. Zobaczcie sami! Tak! To jest Dave! I Dave jest żyrafą! Niesamowicie wysoką! Proszę bardzo, Dave! Karmię żyrafę liśćmi sałaty rzymskiej. Dave wręcz uwielbia sałaty i liście. Hej! Jak się masz? O, przyjrzyjcie się! Dave używa języka tak jak my dłoni, żeby wziąć jedzenie i włożyć sobie do buzi. Wow, Dave jest taki super! Proszę bardzo, Dave! Świetnie! Okej, do zobaczenia! Idę odwiedzić inne zwierzęta! Chodźmy! Widzicie? Właśnie jesteśmy przy wybiegu dla goryli. Wow! To gorylica! Jest taka urocza! Opiekun dostarcza zdrową karmę, a dodatkowo goryle dostają przekąski. Lubię przekąski! Wszystkie te goryle tutaj to stado i razem tworzą zgraną grupę. Grupę rodzinną. Wow! Mieszkające tu goryle to głównie samice, z wyjątkiem dwóch. Widzieliście tego wielkiego? Tego z szarym grzbietem? Tak, ten goryl jest przywódcą tego stada. Mówimy na niego srebrnogrzbiety. Wszystkie te zwierzęta to są goryle nizinne. Wow! Jest tu także drugi samiec. Ale to jeszcze maluch! Wow, ale słodziak! A teraz zobaczymy, jak goryle jedzą. Spójrzcie na to! Tak, ten owad nazywa się kruszczyca. To rodzaj chrząszcza. Widzicie, czym się pożywiają? Wow! Tak, to wygląda jak banany! Mniam! Ja też lubię banany! Wow! Widzicie, gdzie jestem? W laboratorium owadów. Tak, to właśnie tutaj owady spędzają czas. Tutaj jedzą i tu śpią. Tak, to jest ich własny pawilon. Wow! Nigdy w życiu nie widziałem tylu tarantuli. Wow! A tu za szybą jest ciekawy owad. To straszyk nowogwinejski. Wow! Jest odlotowy! Wow! Widzicie, ile tu jest różnych gatunków robaków i owadów? Wow! A tu mamy... O, pająki! Nawet jadowite pająki. Nie radziłbym wam otwierać tego terrarium, ale teraz przejdziemy do drugiego pomieszczenia i będziemy mogli obejrzeć różne fajne owady z bliska. Chodźmy! Wow! Podziwiajcie! To jest straszyk olbrzymi. Wow! Jakiego jest koloru? Tak. Tak. Ona ma kolor zielony. Poznałem, że to jest samica, ponieważ samce są brązowe.
a ona jest zielona. Tak, do złudzenia przypomina liść. Tak, wygląda jak zielony liść, a chłopiec tego gatunku wygląda jak brązowy liść. Wow! Straszyki olbrzymie to najcięższe owady na świecie. Tak, ta samica jeszcze nie jest dorosła, a już jest wielka. Wow! Wygląda jakby robiła gimnastykę. Ale śmiesznie. Wow, ten owad jest fantastyczny. Wow, ale czad. Tak, ten owad to jest pająk. Wow, naprawdę olbrzymi pająk. To jest gatunek o nazwie ptasznik chilijski różowy. Wow, hejka! Kiedyś bardzo bałem się pająków, ale już się nie boję. On wygląda bardzo przyjaźnie. Tak, gdyby tylko wszedł mi na rękę, to wcale by mnie nie ugryzł. To naprawdę miły pająk i wygląda bardzo fajnie. Cały kosmaty. Tak, to pajęczyca, a nie pająk. Wow, i ma już około 17 lat. Wow, jaki uroczy mały owad. Nie, mały nie. Raczej wielki. Wow, co to za owady? To są kruszczyce paskowane. Wow, mają śliczny połysk. Tak, na ich pancerzu są dwa kolory. To zielony i żółty. O, widzicie czułki? To samce, one mają czułki. Te czułki są koloru czerwono-pomarańczowego. Wow, spacerują po kawałku drewna. Uwielbiają owoce, które spadły z drzew. Mniam, też lubię owoce. Wow, a to co? Na płytce pleksiglasowej mam grupkę mięczaków. Tak, to są ślimaki tahitańskie. Wow, słodziaki! Popatrzcie tylko na ich maleńkie, twarde muszelki. Te muszelki je chronią. Wow, te ślimaczki pochodzą z wyspy o nazwie Tahiti. O, uwielbiam Tahiti, jest tam tak słonecznie i pięknie. Ale niestety nie znajdziemy tych ślimaków w naturze. Obecnie żyją tylko w ogrodach zoologicznych. Chcemy odtworzyć ich populacje, by wróciły do środowiska naturalnego. Na razie możemy je obserwować i patrzeć, jak jedzą pokarm. Hej, hej! Prawda, że super było poznać te wszystkie ciekawe zwierzęta w czasie naszej wycieczki do zoo? Tak, super frajda! Niestety, musimy się już pożegnać, ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I. Blippi! Świetnie! A ja idę dowiedzieć się więcej o zwierzętach! Na razie! Wow! Instrumenty muzyczne są niesamowite, a ten tutaj nazywamy tamburynem. Tak! I bardzo lubię na nim grać. Spójrzcie, przypomina nieco bęben, a o tę jego zewnętrzną część można wystukiwać rytm. Ale to, co jest najlepsze w tamburynie, to jego spód. Wow! Popatrzcie! Znajdziemy tutaj takie malutkie dzwoneczki. Czy wiecie, jakiego kształtu jest tamburyn? Tak! To jest koło! Tak, to jest koło, a te wszystkie srebrne dzwoneczki wokół to także małe tyci-tyci kółeczka. Tak! One zwane są blaszkami. Blaszki! To całkiem śmieszna nazwa dzwonków przy tamburynie. Zabawnie się na nim gra, bo pozwala wystukiwać rozmaite rytmy. Tak, rytmy. Słyszeliście kiedykolwiek o rytmie? Rytm to część muzyki, która sprawia, że chce nam się tańczyć. Grając na tamburynie, pomyślałem, że może razem z wami wymyślę piosenkę tu i teraz na temat tamburynu.
Okej, tak zrobimy. Spróbujmy. Ja jestem Blippi. Jak ty się zwiesz? To jest tamburyn. To nowa rzecz. Gdy uderzysz weń, usłyszysz rytm. Poczuj w ciele go i wytańcz w mig. Tak, doskonale. To była świetna zabawa. Nauka o tamburynie i wspólne tworzenie naszej piosenki. Tak. O, spójrzcie na to. Na tym stole znajdują się rozmaite muzyczne instrumenty. O, popatrzcie tylko na nie. Hej. Przyjrzyjmy się temu. Wiecie, jaki kształt ma ten instrument muzyczny? Tak, to jest trójkąt. I wiecie co? Nazwa tego instrumentu jest dokładnie taka sama. Nazywamy go trójkątem. Tak, trójkąty są niezwykle ciekawe i brzmią naprawdę, naprawdę ładnie. A co powiecie na to, żeby, uderzając w trójkąt, sprawdzić, jakie wydaje dźwięki? Co myślicie? Powinienem na nim zagrać? Okej, spróbujmy. Policzmy do trzech. Jeden, dwa, trzy, trójkąt! Słyszeliście ten dźwięk? Uderzmy jeszcze raz. Gdy zamkniemy oczy, brzmi troszeczkę jak malutka wróżka. Lub raczej jak dzwonek wzywający na obiad. Aż zgłodniałem. Choć trójkąt wydaje z siebie ten naprawdę piękny, dźwięczący dźwięk, to gdy chwycimy go inaczej lub w niego uderzymy, może zabrzmieć zupełnie inaczej, choćby tak. Brzmi inaczej. Może nie tak ładnie, ale na tyle inaczej, by stworzyć naprawdę ciekawą melodię. Możemy uderzyć lżej, by brzmiał delikatnie, lub mocno i głośno, by narobić hałasu. Próbujemy! Trójkąty są fantastyczne. Hej, popatrzmy na ten przedmiot. Co to jest? Cóż, nie wygląda to na instrument muzyczny, no bo... To nie jest instrument muzyczny. To jest metronom. Tak. Jest naprawdę pomocny, gdy chcemy dokładnie utrzymać rytm i tempo w muzyce. Tak. Popatrzcie tutaj. To wahadełko będzie się poruszać i wskaże nam tempo oraz rytm dowolnej piosenki. Okej. Sprawdźmy to. Hej, skupcie się teraz, a usłyszycie coś świetnego. Słyszycie dzwonienie? Wow! Widzicie? Waha się w te i we w te, wyznaczając rytm i tempo piosenki. Wow! Aż nieco zakręciło mi się w głowie od tego tańczenia w rytm metronomu. To było doskonałe. Hej, to bardzo ważne, by zachować tempo oraz rytm. No, a taki metronom nam w tym pomaga. Zawsze na czas. O, hej, zobaczcie! To niesamowite! Założę się, że gdzieś już to wcześniej widzieliście. Tak! To nazywamy keyboardem albo pianinem. Tak, ten keyboard jest naprawdę niezwykły, ponieważ jest instrumentem elektrycznym. Tak, jest instrumentem elektrycznym, co znaczy, że potrzebuje zasilacza lub baterii, żeby zadziałał. Wow! I spójrzcie na te cudeńka. To wszystko to klawisze. Widzicie? Ma wiele białych klawiszy. Tak, wszystkie klawisze można naciskać palcami. Jest także kilka czarnych klawiszy pomiędzy tymi białymi. Te też można naciskać, by zagrać inne dźwięki. Dźwięki. Czym są dźwięki? Włączmy nasz keyboard i przekonajmy się. Słyszycie to? Wow, ten dźwięk brzmi bardzo pięknie. Gdy naciśniemy jeden z klawiszy, usłyszymy dźwięk. Jeśli naciśniemy inny klawisz, gdziekolwiek na klawiaturze,
usłyszymy inny dźwięk. Wow! Ten dźwięk brzmi inaczej i sprawia, że też czuję się troszeczkę inaczej. Ten dźwięk brzmi całkiem radośnie. Ten dźwięk brzmi nieco niepewnie. A łącząc ze sobą te dźwięki, możemy zagrać jakąś melodię. Najlepsze w keyboardzie jest to, że ma całe mnóstwo dźwięków i możemy na nim zagrać prawie wszystko. Jak na przykład taką melodię. Trochę przerażającą na Halloween. Jakby duch przeszedł po pokoju. To było całkiem fajne. A możemy zagrać jeszcze coś, co będzie trochę bardziej klasyczne i poważne. Nabrałem ochoty na nieco pysznej herbatki i ciasteczka. Na keyboardzie można grać w różny sposób. Zamiast używać wyłącznie palców, możemy się powygłupiać i zagrać całą dłonią. Jeśli zmienię barwę i zacisnę pięść, będę mógł jej użyć, by zagrać melodię. Wyszła z tego zabawna melodia. Zagram jeszcze raz. Keyboard to niezwykły instrument. Można na nim grać piosenki, które brzmią magicznie. Wow! Muzyka jest taka wspaniała. Hej, za pomocą kilku dźwięków możemy stworzyć coś, co zabrzmi świetnie. Hej! Wcześniej wymyśliliśmy krótką piosenkę o tamburynie, wystukując tylko rytm. A gdy znamy już dźwięki, zaśpiewajmy nową piosenkę, tylko z melodią. Okej. Niech nam żyje 100 lat, niech nam żyje 100 lat, niech nam żyje, życzy Blippi, niech nam żyje 100 lat. Wow, udało się! Zaśpiewaliśmy piosenkę, używając dźwięków oraz wykorzystując tempo i rytm. To był wspaniały czas, który spędziliśmy ucząc się o instrumentach. Cóż, to już koniec tego filmiku, ale jeśli chcecie zobaczyć ich więcej, wystarczy, że wyszukacie moje imię w sieci. Hej, przeliterujecie je razem ze mną? To świetnie. No to śmiało. B-L-I. B-B-I. Blippi. Dobra robota. Cóż, to do zobaczenia wkrótce. Ja tu zostanę i jeszcze trochę pogram. Patrzcie, ten keyboard potrafi sam grać. Ja, Blippi, a dzisiaj wejdziemy na pokład tej wielkiej łodzi. Wow, jest ogromna! Tak! Bardzo się cieszę, bo dziś znajdujemy się w Pier Dolphin Cruises w St. Petersburgu na Florydzie. Będziemy zdobywać informacje i uczyć się o wielu morskich stworzeniach i może zobaczymy jakieś delfiny. Witaj! Tak, to ruszajmy! Hej, znaleźliśmy się na łódce! Tak! Ta łódka jest świetna! To nie jest taka zwyczajna łódka. To jest bardzo wielka łódka, mieszcząca wielu ludzi. Nazywamy ją katamaranem. Tak! Ile tu jest miejsc? Spójrzcie tutaj, szybko! Tak, to jest naprawdę wielka siatka! Ta siatka nie służy do łowienia ryb, ale jest bardzo przydatna wtedy, gdy przypadkiem wyrzucimy coś za burtę. Możemy po prostu po to sięgnąć i nic nam nie przepadnie. Okej, odłóżmy tę siatkę na miejsce. Wow, patrzcie na to! Tak, to ogromna szczotka!
Ale śmiesznie. Czy to szczoteczka do zębów? Nie. Ta szczotka służy do czyszczenia pokładu. Dzięki niej z łatwością usuniemy brud albo rozmaite wąsonogi. Okej, robimy to tak. Super czysto! Tak! Dobra, odłóżmy szczotkę na miejsce. Chyba już dość się dziś nasprzątaliśmy. Wow, zobaczmy, co jeszcze tu mamy. Wow, widzicie to? Co to jest? Sufit na łódce ma kolor pomarańczowy! Tak! Wow, a to jest bardzo ważne znalezisko. Tak, to są kamizelki ratunkowe. Popatrzcie! Wow, tak, te kamizelki są niezwykle ważne, bo jeśli wpadniecie do wody, pomogą wam pływać. Zakładamy je w taki sposób. Hejka! Chwytamy za taki pas. Zapinamy go i wtedy już jesteśmy bezpieczni. Tak, zobaczcie, to kapitańskie czapki. Wow, jedna czapka i druga czapka. Wow, ale śmiesznie. Wow, spójrzcie, to mój przyjaciel, kapitan Krystian, który jest najprawdziwszym kapitanem. Tak, to wspaniałe. O, a czym właściwie zajmuje się kapitan? To bardzo odpowiedzialna praca. Muszę kierować łodzią, dbać o bezpieczeństwo ludzi na pokładzie i o jak najlepszą zabawę. Tak, wydaje mi się, że to świetna praca. Być może kiedyś, gdy dorośniecie, będziecie chcieli być kapitanami. Tak. Hej, kapitanie Krystianie, kierowanie łodzią jest chyba bardzo skomplikowane. Tyle tu tych guzików i dźwigni. Tak, jest ich wiele. O. Te dźwignie tutaj nazywamy przepustnicą. O, super! Gdy ją popchniesz, łódź zacznie płynąć do przodu, a gdy pociągniesz, łódź popłynie do tyłu. Okej, spróbujmy. Popchnijmy ją do przodu. Tak, dzięki temu łódź popłynie do przodu, a... Teraz popłynie do tyłu. Jasne? Super! A to jest koło sterowe. Bardzo ważny element łodzi. Dzięki niemu płyniemy albo w prawo, albo w lewo. Chcesz spróbować? Tak, bardzo bym chciał. To do dzieła! Niedługo będę mógł zostać kapitanem. O, popatrzcie, wygląda zupełnie jak kierownica w samochodzie. Tyle, że jest naprawdę ogromna, bo to ogromna łódź. A to do czego służy? To kompas. Określa, gdzie jest północ, południe, wschód i zachód i wskazuje kierunek podróży. Wow, ale super! Kompas wskazuje stronę świata i kierunek podróży. Hej, spójrzcie, to jest mikrofon. Halo, halo! Witam wszystkich na pokładzie, kapitan Bippy. Ale śmiesznie. Hej! Bardzo się cieszę, ponieważ dzisiaj zobaczymy delfiny. Ale wcześniej, razem z wami, dowiemy się czegoś o morskich stworzeniach. Dlatego teraz spotkałem się z koleżanką Mackenzie Mangai. Haha, tak! Mackenzie jest z zawodu biologiem morskim. Wow! Hej, Mackenzie! Hej! Proszę, powiedz nam, czym zajmuje się biolog morski? Biolog morski bada oceany, stara się o nie dbać i je chronić. A co ty najbardziej lubisz w tym wyjątkowym zawodzie? W zawodzie biologa morskiego najbardziej lubię możliwość badania oceanów i edukowanie innych na temat tego, jak ważne są dla funkcjonowania naszej planety. Wow! To brzmi bardzo, bardzo poważnie. Hej, może Mackenzie zechce nam pomóc w nauce o morskich zwierzętach? Tak! Okej. Mamy tu jakieś morskie stworzenia. Co to właściwie jest? To stawonóg zwany skrzypłoczem. Mój ulubieniec wśród dzisiejszych okazów. O, czy mogę go podnieść? No pewnie. Dobra, okej. To podnoszę. Muszę być bardzo, bardzo delikatny. Witaj, panie skrzypłoczu. Wow, spójrzcie na te nogi. Rety! A ile ma tych nóg? Wow, hej, policzmy nogi skrzypłocza wszyscy razem. Jedna, dwie, trzy... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! On ma 10 nóg! Wow, to naprawdę dużo! Bardzo dużo! Tak! Hej, Mackenzie, spójrz! Ten skrzypłocz ma na plecach trochę wąsonogów. Tak, to prawda, ma na plecach trochę wąsonogów. Powodem, dla którego się tak dzieje, jest fakt, że wąsonogi to pasożyty, które przyczepiają się do poruszających się powoli morskich zwierząt.
A skrzypłocze właśnie tak się poruszają, więc mają na sobie sporo wąsonogów. Wąsonogi spełniają ważną funkcję. Gdy przyczepią się do morskiego zwierzęcia, które powinno poruszać się szybko, to wskazują nam, że prawdopodobnie to konkretne zwierzę jest chore. O, czyli jeśli zobaczymy zwykle szybkiego żółwia z wąsonogami, to ten żółw może być chory i wymagać leczenia. Okej, cóż, było całkiem fajnie. Lubię pana, panie skrzypłoczu. Odłożę go teraz do wody. Pa, pa! Wow, Mackenzie, chyba wiem, co to jest za zwierzę. Hej, hejka. Spójrz, to jest rozgwiazda. Tak jest. Wow, zobaczcie, jaka jest fajna. Jej plecy mają taki zielonkawo-szary kolor, a jej brzuszek, wow, jej brzuszek jest koloru żółtego. O, Mackenzie, trochę mnie łaskoczę. A do czego służą te małe cosie? Te cosie to tak zwane nóżki ambulakralne, dzięki którym rozgwiazda porusza się po dnie morza. Wow, ma całe mnóstwo takich nóżek, popatrzcie. Wow. Okej, wiecie co? Ta rozgwiazda jest bardzo fajna, tak samo jak skrzypłocz. Odłożę ją teraz do akwarium. Okej, pa pa, rozgwiazdo! Wow, wygląda na to, że jest tu sporo muszli. Wow, jedna jest tutaj, a ta tutaj... O, jest bardzo ciężka! Trochę przypomina kamień. Wow! Hej, a co to są za muszle? Więc muszla, która jest ciężka jak kamień, to muszla małża. Wow, to muszla małża! A ta muszla tutaj? Tutaj nazywamy melongeną koroną. Te muszle należą do dwóch różnych typów i w różny sposób się je także klasyfikuje. Ta muszla składa się z dwóch identycznych części. Przypomina dłonie, gdy są złożone. To typ małża, zwany dwuskorupowym. O, ta też jest dwuskorupowa? Ta taka nie jest. To skorupa mięczaka, która nie składa się z dwóch identycznych części. Wow, to bardzo ciekawe. Muszla dwuskorupowa i mięczak. A ta wygląda tak, jakby miała na głowie koronę. Król Blippi, który trzyma świetnego mięczaka. Zabawne. Cóż, to bardzo fajne muszle, ale odłożę je z powrotem do ich akwarium. Wow. Mackenzie, spójrz na to! Co to za koleżka? Wygląda, jakby miał skorupę mięczaka. To... Bo ma! To chyba nie jest ślimak. O nie, to krab pustelnik. Kraby pustelniki różnią się od mięczaków, bo mięczaki to ślimaki, ale te kraby też chcą mieć swoje domki, więc je w jakiś sposób pozyskują. Ten krab pożyczył sobie muszle od mięczaka. Witaj, panie krabie pustelniku. Pożyczył od kogoś domek. Nie wybudował go sam, ale ładnie się w nim urządził. O, widzę tam jego małe szczypczyki. Nie chcę być poszczypany, więc odłożę go do akwarium. Pa, pa, panie krabie pustelniku. Pa! O, Mackenzie, popatrz na to! To jest naprawdę wielka muszla! Co to jest za stworzenie? To gatunek ślimaka zwanego trąbikiem. Mogę go podtrzymać? Oczywiście. Dobra, już go biorę. Witaj, panie trąbiku. Wow, hej, Mackenzie, czy to również jest mięczak? Tak, to również jest mięczak. Wow, jest ogromny i jak małe mięczaki, także ma tutaj takie coś. Co to jest? Więc to jest jego stopa, nazywana fachowo operculum, stworzona całkowicie z białka zwanego keratyną. Z tego samego, co nasze paznokcie. Wow! Operculum! To słowo brzmi poważnie, ale ja chyba będę mówił, że to stopa ślimaka. Tak! Hej, wiele morskich stworzeń ma przecież stopy, tak jak wy i ja. To całkiem zabawne. Cóż, odłożę tego koleżkę do akwarium. Wow, to było wspaniałe, uczyć się o tylu morskich stworzeniach. Hej, Mackenzie, a co tam leży? A tutaj mamy gąbki. Wow. Widzisz jakąś różnicę pomiędzy nimi? Ta, którą trzymam, wygląda na nową. Ma kolor żółty. No a ta druga? Ta druga? Wygląda jak gąbka, ale taka brudniejsza. Jest brudna. Właśnie ją znalazłam. Wzięłam ją prosto z naszej plaży. Gąbki pochodzą stąd, z Zatoki Tampa. I są bardzo ważne dla naszego środowiska, ponieważ mogą przefiltrować setki litrów wody dosłownie każdego dnia. Czy dostrzegasz coś nietypowego w tej gąbce, Blippi? Popatrzcie tylko! Gąbka wchłonęła całe mnóstwo rzeczy z wody. Spójrzcie, jakaś niebieska nitka i włóczka i chyba nawet jakiś fragment trawy.
Wow, to świetnie, że znalazłaś tę gąbkę na plaży, Mackenzie. Wow, ta wygląda jakby ktoś ją wyczyścił, nie? Tak, dokładnie. Regularnie zbieramy gąbki, które hodujemy tutaj, na Florydzie i czyścimy je, żeby potem móc ich używać do kopieli, wow, albo nawet do mycia naczyń. Można nimi też umyć samochód. Gąbki są wspaniałe. Wielkie dzięki, Mackenzie. Nie ma za co. Wow. To była świetna zabawa uczyć się o tylu morskich stworzeniach. A teraz nadszedł wreszcie czas, by pooglądać delfiny. Ale będziemy je oglądać tylko i wyłącznie w ich naturalnym środowisku. Ponieważ należy być dobrym i pełnym szacunku wobec wszystkich morskich stworzeń. Tak, okej, to chyba już pora, by wyruszyć w podróż łodzią. Chodźcie! Nie mogę się doczekać stawiania żagli! Tak! Pomóżmy kapitanowi Krystianowi odcumować łódź. Ruszajmy! Witaj, kapitanie! Witaj, Blippi! Wow, co robisz? Zamierzam odwiązać wszystkie cumy i wypłynąć łodzią z portu. I tak! Tak bardzo się cieszę na spotkanie z delfinami! A co to jest? To jest knaga. Jeśli zawiążemy poprawnie węzeł, to nie zaciśnie się on niezależnie od przyłożonej siły. Odwiązujemy linę, tak? I zdejmujemy ją z knagi. To całkiem proste. Tak, to jest cuma dziobowa, czyli taka przy przodzie łodzi. A to są odbijacze. Włożymy je do środka. Dzięki nim łódź nie obija się o pomost. Okej. Wow, są całkiem duże. Tak, dobra robota. Udało no dobra, się. Wchodzimy na pokład. Dobrze. Kapitan Krystian uruchomi silnik, a ja porozglądam się za delfinami. Tak. Wypłynęliśmy łodzią na środek oceanu i odnaleźliśmy delfiny! Tak! Rzućmy okiem, może je wypatrzymy! Wow! Widzicie tego delfina? Tak! Witaj! Udało się! Oglądamy delfiny! Hej! To chyba przyjaciele! Cześć, delfiny! Wow! Ale wspaniałe! O, popatrzcie! Są bardzo blisko! Hejka! Przepływają pod łodzią! Patrzcie, co znaleźliśmy! Tak, to jest sanktuarium morskich ptaków, nazywane Ptasią Wyspą, bo tylko ptaki mogą tam przebywać. To przestrzeń dla nich. Na tej wyspie znajduje się pełno ptaków. W zeszłym roku ponad 1500 ptaków się tam wykluło. Wow, to ogromna ilość. Żyją tam bardzo różne gatunki. Może przyjrzyjmy im się z bliska. Ło, spójrzcie na te ptaki. Te najbliżej nas są naprawdę piękne, bo mają takie fajne piórka i są w kolorze białym. Nazywamy je egretami. Lubią wspólnie zakładać gniazda, ponieważ czują się bezpieczniej i się przyjaźnią. Zobaczcie, ptaki uwiły swoje gniazdka z różnych małych gałązek, żeby móc w nich złożyć jaja. A gdy je wysiedzą, wyklują się pisklaki i będzie mnóstwo małych egretów. Jak słodko. O, spójrzcie tam dalej. Widzę tam różowe ptaki. To są warzęchy różowe. Może im się przyjrzymy? Tak, nazywają się warzęchy, no a końcówki ich dziobów wyglądają bardzo zabawnie. Są zaokrąglone niczym łyżki, którymi jemy zupę. O, a warzęchy używają do jedzenia swoich łyżkopodobnych dziobów. Tak, te ptaki jedzą różne rzeczy. Robaki, ryby, a nawet żaby. Rabbit, roo. Wiecie, to naprawdę fajne móc oglądać je z bliska. O, widzicie to? Tam! To jest młodziutki egret! Tak! Siedzi sobie tuż obok mamy. Hejka! Wow!
Ta ptasia wyspa jest naprawdę super! Są tu nie tylko warzęchy różowe czy egrety. Są tu również pelikany! Chyba jeszcze nie wypatrzyłem pelikana, ale bądźmy uważni. Może jakiegoś zobaczymy? Tak! Dobra, będziemy się przyglądać ptakom i może znajdziemy pelikana. Ten ptak tutaj to jeden z gatunków zamieszkujących wyspę. Nazywa się pelikan. Pelikany są naprawdę fajne. Gdy się wyklują, to określamy je mianem piskląt. Są bardzo małe, jak piłka do bejsbola. I nie mają żadnych piór, więc wyglądają zabawnie. Ale po upływie miesiąca te pisklęta osiągną rozmiary piłki nożnej i zacznie im rosnąć wiele piórek. Pelikany są super, popatrzmy. Wow, chodźcie, jest jeszcze więcej fajnych ptaków. Tak, widzicie tego czarnego ptaka? Ten ptak nazywa się wężówka. To całkiem dziwaczne słowo, wężówka. Wow, popatrzcie, pelikan, witaj panie pelikanie. Wiecie, wężówka jest naprawdę świetna, ponieważ potrafi bardzo głęboko zanurkować, żeby zdobyć obiad. Wężówki jedzą kraby, a także ryby, tak samo jak pelikany. Wężówki są także niezłe w naprawdę, naprawdę długim wstrzymywaniu oddechu. Więc gdy zanurzają się w wodzie, mogą łowić kraby i ryby, nie wypuszczając powietrza. To naprawdę niezwykłe. A ten ptak po prostu wygrzewa się na słońcu. Witaj, pani wężówko! Ależ tu jest fajnie. Rozejrzę się jeszcze. Może zobaczę jakieś inne ptaki. Hej! Doskonale się dziś z wami bawiłem, poznając te wszystkie morskie stworzenia. Tak! Widzieliśmy delfiny i ptaki i wiele różnych stworzeń chodzących po dnie morza. Tak! Poznaliśmy też bardzo ciekawych ludzi, wykonujących interesujące prace, czyli kapitana i morskiego biologa. Wow! To była świetna zabawa! Podziwianie delfinów na żywo było wspaniałe! Delfiny są super! Wow! Spójrzcie na to! To bąbelkowe laboratorium! A dzisiaj wspólnie stworzymy ocean w butelce! Wow! Popatrzcie! Są tutaj muszelki i małe zwierzątka. A kiedy potrząśniemy? Wow! To wygląda jak ocean! Okej, stworzymy ocean sami. Zaczniemy od butelki po wodzie. I musimy zdjąć z niej te wszystkie naklejki, które są przylepione z zewnątrz, żeby móc widzieć wnętrze. Dobra, najpierw przygotujmy wodę. Zatem naleję teraz jedną szklankę wody. Wlewam ją tutaj. Popatrzcie na to! Już zaczyna wyglądać jak ocean. A chcemy, żeby wyglądała jak prawdziwy ocean, więc dodajmy do niej nieco niebieskiego barwnika. Tylko jedną kropelkę. Jedna. To może dodamy jeszcze drugą. Tyle chyba wystarczy. I teraz przelejemy wodę do butelki. Bądźmy ostrożni, to nie będzie łatwe. Udało się, tak. Woda znajduje się w butelce. Ale to fajne. A teraz moja ulubiona część. Bierzemy muszelki. I wodne stworzenia. Różne rodzaje. Patrzcie, mamy tu meduzę. I mamy... Wow! A śmiornicę. Ale śmiesznie wygląda. Tak. I mamy... kilka krabów. Krabów i... Tak, mamy tu jeszcze żółwika. O! Patrzcie! Okej, więc weźmy nasze zwierzątka i dodajmy do nich nieco muszelek. Więc wybierzmy takie muszelki, które wyglądają fajnie. Biorę białą muszelkę. O, ta muszelka jest tak jakby zakręcona. Wezmę jeszcze kilka innych.
Okej, teraz bierzemy muszelki, wrzucamy je do wody i dorzucamy morskie stworzenia! Żółwik, ośmiornica, teraz meduza i jeszcze krab. Pa, pa! Teraz, gdy mamy wszystkie muszelki i zwierzątka w butelce, musimy jeszcze tylko wlać do środka troszkę oleju, ale najpierw doleję jeszcze troszkę wody. To do dzieła. Nalewam wodę. Tak! Tyle wody już wystarczy. I teraz mogę dolać olej. Zaczynamy. Tap, 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 tap. Wow! Oho, popatrzcie na to! Dzięki olejowi powstanie mnóstwo bąbelków, bo olej i woda nie połączą się. Prawie skończyliśmy! Już prawie gotowe! Wow! Już prawie skończyliśmy! To wygląda świetnie! Dobra, teraz musimy jeszcze upewnić się, że zbytnio nie nabałaganimy. Chcemy zachować wokół siebie porządek, a zatem weźmiemy trochę takiej taśmy. Taśmy teflonowej. Owiniemy ją dookoła górnej części butelki, żeby olej ani woda z niej nie wyciekały. Teraz możecie poprosić opiekuna, żeby użył nożyczek. Zrobił małe nacięcie i w końcu zakręcił butelkę. A dla większego bezpieczeństwa możemy użyć taśmy. A ta taśma ma mój ulubiony kolor. To kolor pomarańczowy. Okej, teraz wezmę trochę taśmy i tak, owinę nią butelkę. Dzięki temu ani olej, ani woda nie wyciekną. Nie chcemy bałaganu. Okej. A teraz dociskamy taśmę i nareszcie mamy ocean w butelce! Wow! I najlepszy moment! Wstrząsanie butelką! Wow! Spójrzcie na to! Wygląda to tak, jakby zwierzęta pływały bardzo szybko w głębinach naszego oceanu! A muszelki pozostają na dnie. Jak w rzeczywistości! To była świetna zabawa. Stworzyliśmy swój ocean w butelce. Oglądaliśmy na żywo delfiny, zwiedziliśmy wyspę ptaków i przeżyliśmy wiele przygód, ucząc się o morskich stworzeniach. Cóż, to już koniec tego filmiku. Ale jeśli chcecie obejrzeć ich więcej, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Hej, przeliterujemy je razem? Okej. B-L-I P-P-I Blippi. Dobra robota. Cóż, widzimy się wkrótce. Pa, pa. Cześć, to ja, Blippi. Przywiozłem wam dziś niezłe cacko. Wow. To się nazywa skuter śnieżny. Pożyczyłem na parę chwil od swoich przyjaciół, od Magnusa i Hansa. Dzisiaj, kochani, poopowiadam wam trochę o skuterach śnieżnych. Zapomniałem was o coś zapytać. Jakie kolory ma nasz fajowy skuter? Tak jest! To głównie kolory czerwony, czarny, biały i... Hej! A tu na dole? To jest srebrny! Hej! Chodźcie szybko! Wow, ale wielkie drzewo! W jakim kolorze jest ta choinka? Z
tego, co widzę, to jest zielony i brązowy. Oraz... jaki jeszcze? Pewnie śniegowy, czyli biały. Ha, ha, na śnieg! Uwielbiam tarzać się w śniegu. Śnieg jest taki zimny. Ten skuter jest naprawdę szybki i wytrzymały. A wiecie, skąd czerpie tę swoją supermoc? Tak! Z silnika! O ja! Czy wy to widzicie? Myślę, że to jest... ojejku, co to może być? To chyba olej silnikowy. Czad! Olej smaruje i chłodzi silnik. O, czekajcie. Mamy tu koło zamachowe, zębatki. O! Popatrzcie na to! To jest przedni amortyzator, czyli element zawieszenia naszego śnieżnego skutera. Wow! A co tu tak leży? Skuter ma dwie identyczne płozy. Jedna jest tutaj, a druga z drugiej strony. Wow, płozy znajdują się z przodu i dzięki nim można sterować i swobodnie skręcać. Zobaczmy, co jest z drugiej strony. Wow! A tu mamy drugą część silnika. Jacie! Widzę jakąś wielką rurę wydechową. Pamiętajcie, żeby jej nie dotykać, bo jest potwornie gorąca. Tu mamy wlot powietrza, a tam w głębi widać silnik skutera. Wow, ten silnik jest niewielki, ale ma kawał mocy. Jak widzicie, znajduje się z przodu pojazdu. To teraz chodźcie, zapraszam na tyły. O, to, moi drodzy, jest gigantyczna gąsienica. Widzicie te wystające elementy? Wow! To one właśnie wbijają się w śnieg i dzięki temu skuter się nie ślizga. Działa to tak samo jak bieżnik na oponie. Ale w tym skuterze nie ma ani kół, ani opon. Haha! O, a to widzieliście? No dobra, tu mamy deskę rozdzielczą skutera. O, tutaj. Tu na ekraniku widać, z jaką jedziemy prędkością i jaka jest temperatura silnika. O, a co ja tutaj znalazłem? To jakiś kluczyk. Chyba wiecie, do czego on służy. Wkładamy go do stacyjki i wtedy przekręcamy go w ten sposób, odpalając silnik skutera. Ale to nie jest tak jak w samochodzie, że przekręcasz kluczyk i jedziesz. Tu trzeba jeszcze pociągnąć to coś. Już pokazuję. Działa! Nie uciekajcie! Dla bezpieczeństwa używamy hamulca. A gdy chcemy poszaleć, dodajemy gazu. No to gazu! Świetna zabawa! Uwielbiam śmigać na skuterze! O, słuchajcie, tak się cieszę, że pory roku się zmieniają! Hurra! To naprawdę wspaniałe, że pewne rzeczy możemy robić tylko wiosną, inne latem, inne jesienią, a inne zimą! Jedziemy!
Ej, ja nie mogę! Patrzcie, gdzie dojechałem! Bomba! Znaleźliśmy wielką rzekę! Ho, ho, ho. Mając taki skuter, można trafić w różne ciekawe miejsca! Ta rzeka mnie zaskoczyła! Hej, a wiecie, co może mieszkać w takiej ogromnej rzece? No ba! Też bym obstawiał ryby! Ho, ho, ho. Szczerze, to nie chciałbym być teraz na miejscu ryb i pływać sobie w tej wodzie. Na 100% jest strasznie zimna! Brrr, brrr. Ho, ho, ho. Wow! Widzicie tego żółtego potwora? To nie jest zwykły samochód. No, chodźcie ze mną. Pamiętacie, że skuter śnieżny jeździ na gąsienicach? Tak, nie ma żadnych kół ani opon. Tak jest! Ten jeep też śmiga na gąsienicach. I również nie ma ani kół, ani opon. Działają na tej samej zasadzie. Nie ma to jak pochulać sobie w Leavenworth na szybkim skuterze z najlepszymi dzieciakami na świecie. To o was mowa, kochani. Huhu! A wy lubicie jeździć na skuterach? Pewnie! Też uwielbiam! No nic, na dzisiaj to tyle niestety. Ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że co? Wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem? B-L-I-P-P-I. Blippi! Brawo! Pa, pa!